Nazywam się Emil Wasilewski i dzisiaj razem z Konradem Sagałą poprowadzimy dla Was webinarium w drugie z cyklu administracji platformy Office 365 dla nauczycieli. Dziś głównie będzie mówił Konrad na temat przygotowania usługi Office 365 do nowego roku szkolnego. Jako że jesteśmy w klasycznym spotkaniu Microsoft Teams, to zapewne chyba wszyscy uczestnicy tego spotkania wiedzą, że każdy może się odmutować, czy też włączyć mikrofon. Prosiłbym jednak, żeby tego nie robić, jeśli będzie mówił Konrad, czy też ja. Na koniec zrobimy serię pytań i odpowiedzi. Ja będę też monitorował czat, więc można na czacie zadawać. Aczkolwiek przy dużej, dużej ilości osób będzie nam się to szybko przewijało, więc proszę w razie czego o cierpliwość. Okej. Krótka agenda na dzisiaj. Cztery tematy, czy też głównie trzy. Przygotowanie usługi Office 365 do nowego roku szkolnego. Jak zarządzać nazewnictwem i zmianą zespołów, czy też zmianą nazw zespołów. Oraz jak zweryfikować poprawność przepisanych licencji. To są takie główne tematy. Oczywiście Konrad będzie tutaj meandrował dookoła tych tematów, pokazując wam różne ciekawe i przydatne rzeczy. No dobra, myślę, że z mojej strony to tyle. Konrad, coś jeszcze chcesz dodać na tym etapie? Mam nadzieję, że te zagadnienia będą ciekawe. Od razu mogę powiedzieć, to co już wczoraj pisałem na grupie, że o ile my mamy swoje doświadczenia razem z Emilem, jeśli chodzi o zarządzanie Office'em 365, to nie jesteśmy w 100% w stanie potwierdzić, że nasze tutaj pomysły i zalecenia są zgodne z tym, co wymyślili sobie informatycy w Wulkanie, czy też w Librusie, tak? Bo jakby no, nie jesteśmy związani z tymi firmami i możemy się co najwyżej odnieść do samej platformy. Ja będę się starał troszeczkę powiedzieć przynajmniej o komponencie, który jest wykorzystywany przez oba te systemy do integracji z Office 365 i można powiedzieć również, że jakieś dobre praktyki, które są z tym związane poprzednio. Na poprzednim szkoleniu Emil głównie pokazywał i mówił, a ja tutaj starałem się moderować dyskusję. Dzisiaj się zamieniliśmy rolami. Mam nadzieję, że nie będziecie zawiedzeni. Ja zajmuję się systemami Microsoftowymi albo jeszcze dłużej, ponad 20 lat. I no, Office 365 jest troszeczkę młodszy, więc myślę, że jakoś go tam ogarniam. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także na co dzień też, może nie co tydzień, ale sporo szkoleń prowadzę, więc jestem przyzwyczajony do interakcji z uczestnikami, więc można próbować podnieść łapkę, można próbować coś powiedzieć w chwili, kiedy zaczerpnę oddechu. Wyłączę za chwilę wideo, żeby tutaj nie rozpraszać słuchaczy swoją fizjonomią. Będę raczej pokazywał na żywo komponenty Office 365 w panelu administracyjnym lub ewentualnie jakieś przydatne materiały, które są związane z zagadnieniami, które chcemy omówić. Także jeśli chodzi o słowo wstępu, to chyba tyle. Tak, tutaj małe zamieszanie nastąpiło, bo poprzednie szkolenie było troszeczkę bardziej rozbudowane i chyba na stronie facebookowej niechcący pojawił się czas aż do 20. Natomiast no, myślę, że aż tyle materiału na dzisiaj nie mamy. Nie będziemy tutaj nikogo straszyć zbyt bardzo PowerShellem, więc raczej będziemy tutaj się starali pokazać, co da się zrobić w standardowych narzędziach graficznych, ewentualnie dla dociekliwych też już wstępnie planujemy jakieś szkolenie pod koniec sierpnia z podstaw PowerShella, to właśnie dla zarządzania szkolnymi organizacjami Office 365. Okej, także myślę, że możemy przejść już do konkretnych tematów. Ja, tak jak mówię, ja wyłączę kamerę, żeby
nie przeszkadzało. I wrócę do prezentacji. OK. Outlook mam wyłączony, więc mogę udostępniać cały pulpit. Będzie mi wygodniej przełączać się między aplikacjami. Dobrze. Tutaj mam kilka organizacji Office 365. Może zaczniemy od pewnej bardzo istotnej kwestii. Mamy teraz wakacje, rok szkolny skończył się lub dla nauczycieli skończy się z końcem sierpnia, bo tak często są ustawiane zatrudnienia nauczycieli, więc dla uczniów już jest skończone, dla nauczycieli nawet jeżeli zmieniają miejsce zatrudnienia, to formalnie, przeważnie jeszcze trwa. Administratorzy muszą w tym momencie na pewno pochylić się nad tematem związanym z zarządzaniem samym Office'em i poszczególnymi komponentami. Tak, tutaj najwięcej pytań dotyczy zespołów Teamsowych, ale również całości jako takiej. Tak, to znaczy, ja może powiem na początek o coś. Źle mi się kliknęło. Welcome back. OK. Może zaczniemy od licencji, bo to jest dosłownie parę zdań, a myślę, że na początek też będzie istotne. Nawet się widziałem gdzieś na Facebooku pytanie w tym zakresie. Przypomnę, że jeżeli jesteśmy pewni, czy w ferworze walki na początku pandemii, tworząc witrynę szkoły, w odpowiedni sposób przygotowaliśmy tą witrynę, czy na pewno ma ona już licencje bezterminowe, czy tylko licencje ewaluacyjne. Na szczęście Microsoft ze względu na pandemię tą ewaluację wydłużył na tyle długo, że wygasa ją te tenanty próbne dopiero we wrześniu, ale na pewno warto jest to sobie teraz w wakacje sprawdzić i jeżeli nie zostało to zrobione w 100% poprawnie, to teraz jest czas, żeby to zweryfikować i uzupełnić. Czyli wchodzimy tutaj, ja mam portal wersji tutaj akurat angielskojęzycznej. Nawet dwa portale, tak, żeby było trudniej. Tak, jeden. O, tutaj mam po polsku, będzie może troszeczkę dla niektórych łatwiej. Tak, czyli mamy pozycję pod tytułem rozliczenia w menu administratora. Jeżeli tego menu, tej pozycji nie widzimy, to tutaj na dole jest taka opcja pokaż wszystkie elementy i wtedy one są wszystkie widoczne, bo domyślnie jest troszeczkę mniej, te najczęściej używane są pokazywane. Wchodzimy w rozliczenia, w Twoje produkty i tutaj widzimy akurat ta organizacja, którą w tej chwili pokazuję, nie została jeszcze zweryfikowana przez Microsoft, tak celowo, żeby można było tutaj to pokazywać, tak? Czyli mamy informację, że jest to Office 365 w wersji A1, tej bezpłatnej, z licencjami dla nauczycieli i dla wykładowców, ale jest informacja, że jest to wersja próbna i również jest informacja, kiedy ta wersja wygasa, tak? 14 września. Czyli jeszcze jest trochę czasu na zweryfikowanie przez Microsoft. I oczywiście, jeżeli nie chcemy, żeby nam w połowie września wszystko przestało działać, no należałoby w tym momencie odpowiednią procedurę przeprowadzić. W tym celu tak należy tutaj wejść do pomocy technicznej. Nowy wniosek o pomoc techniczną. Tak, opisujemy, no może winę, żeby nam nie przeszkadzało. Weryfikacja tu są placówki oświatowej.
to jest taki automacik, który nam pozwala sprawdzić, czy też najczęstsze po pojawiające się w pomocy technicznej tematy związane z tym, co wpisałem tutaj w to pole wyboru. Jeżeli żadne z tych odpowiedzi, czy podpowiedzi tak naprawdę nie jest zgodne z naszymi oczekiwaniami, po prostu klikam skontaktuj się z pomocą techniczną. Tak, i on w tym momencie tutaj pokazuje mi taki treść zgłoszenia, w jaki sposób skontaktować się z pomocą, tak, numer telefonu, adres e-mail, na który ktoś z pomocy technicznej powinien się do mnie odezwać i czy wolimy, żeby kontakt nastąpił telefonicznie, czy mailowo. No, jeżeli to wszystko wpiszemy, aktywny staje się przycisk skontaktuj się ze mną, wysyłamy nasze zgłoszenie. Dobrze jest tutaj w opisie wpisać na przykład tak, że tak, chcę zweryfikować. Szkoła na przykład prawie numer jakiś tam konkretny przy ulicy jakiejś tam i że strona u szkoły adresem na przykład i coś tam. Tak, i wtedy osoba z pomocy technicznej też, żeby zweryfikować status naszej placówki, no oczywiście musi jakoś to potwierdzić, więc po prostu sprawdza informacje ze strony szkolnej. Tutaj również we właściwościach naszej szkoły w organizacji mamy coś takiego jak ustawienia organizacji, więc tutaj też mamy profil organizacji, mamy informacje o organizacji, więc też możemy tutaj właśnie podać tak informacje, gdzie placówka się znajduje, telefon kontaktowy do sekretariatu czy dyrektora szkoły, telefon do osoby od spraw technicznych. I wtedy po zweryfikowaniu tego wszystkiego czasem jeszcze jesteśmy proszeni o podanie jakiejś dodatkowej informacji. I stosunkowo szybko taka weryfikacja powinna nastąpić. Czasem jest to godzina, czasem jest to kilka dni. No to już różnie w zależności od tego, gdzie mamy nasze informacje przechowywane. Na pewno no, dobrze byłoby to sprawdzić teraz w czasie wakacji. Tak jak mówię, wiem, że no, jest teraz czas na odpoczynek dla wszystkich nauczycieli, ale są i dyżury różnego rodzaju wakacyjne i no, też trzeba jakoś nad tym wszystkim zapanować, więc jedni chodzą na szkolenia, inni szkolą się sami na różnego rodzaju serwisach internetowych, a takie przeklikiwanie przez zarządzany przez siebie portal też podnosi naszą wiedzę. I co więcej możemy zrobić? Tak, mając już potwierdzoną stronę, wtedy tylko już dostajemy informację o przypisaniu już odpowiednich licencji pełnoprawnych, takich bezterminowych i to będzie nam już wtedy służyło na długo, 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 bo one będą automatycznie odnawiane. Żeby korzystać z Office 365 dla edukacji, nie musimy mieć własnej domeny. Natomiast no, z różnych względów, takich zarówno prestiżowych, jak i w ogóle związanych z no, jakimś dobrym samopoczuciem, warto jest dodać sobie domenę związaną z konkretną szkołą.
Tak, czyli na przykład, nie wiem, może być to nazwa szkoły, kropka, nazwa miasta, kropka.pl, czy jeszcze jakoś inaczej, tak? Natomiast no, ważne, żeby to no, było w jakikolwiek sposób ten adres skojarzony z naszą placówką. Dlaczego jest w ogóle taka konfiguracja potrzebna, czy też dlaczego może być potrzebna? Tak jak mówię, no można bez tego się obejść, natomiast no wtedy z punktu widzenia uczniów to może nie ma znaczenia, natomiast nauczyciele do kontaktu z innymi placówkami oświatowymi, z różnego rodzaju podmiotami zewnętrznymi w kwestii szkolenia, w kwestii jakichś podręczników, no czegokolwiek innego, tak, no zamiast korzystać z adresu mailowego w domenie onmicrosoft.com, mają wtedy adres mailowy powiązany z swoją konkretną szkołą, czy liceum, czy technikum, czy przedszkolem, to już w zależności od tego, w jakiej placówce Państwo pracują. Jest to bardzo proste. Tutaj wystarczy tak kliknąć dodaj domenę, podać tą domenę. Niestety nie ma tutaj bezpośredniego zintegrowania z jakimiś polskimi podmiotami, którzy świadczą usługi związane z zakupem domeny. Natomiast no, ten proces jest naprawdę bardzo prosty. Ja też na swoim blogu jakiś czas temu na ten temat pisałem i tak jest tutaj ten proces opisany, skąd można ewentualnie pobrać takie informacje. Ważne jest to, że po utworzeniu takiej domeny, czyli po prostu wybraniu firmy, która rejestruje domenę w internecie, a następnie podpisaniu umowy na jakby zarządzanie taką domeną, mamy w tym momencie dodatkowo możliwość skorzystania z rekordów w DNS-ie, czyli w usłudze, która pokazuje nazwy związane z naszą domeną wszystkim innym podmiotom, odpowiednich nazw związanych z pocztą elektroniczną oraz dostępem do tej poczty przez internet. Tak naprawdę, jeżeli wchodzimy przez przeglądarkę na różnego rodzaju usługi Office 365, to oczywiście korzystamy z nazw Microsoftowych, czyli office.com, bądź też już na przykład dla poczty Outlook office365.com i jakby tej domeny nie używamy, natomiast właśnie do reprezentacji naszej placówki ta nazwa jest bardzo przydatna. Tutaj mamy takie trzy bardzo istotne rekordy. Zresztą jeżeli wrócę z powrotem na stronę, jeżeli wejdę ponownie, już nie będę dodawał nowej domeny, ale wejdę w domenę, mamy tutaj coś takiego jak konfiguracja i w ramach tej konfiguracji mamy możliwość zweryfikowania, tak, mamy tutaj takie trzy rekordy dobrze opisane, które pierwszy nam mówi o tym, jakie serwery mogą odbierać pocztę w imieniu naszej domeny pocztowej. W tym wypadku jest to po prostu powiązanie nazwy tej naszej domeny. Tutaj akurat taką sobie wymyśliłem do pokazów testowych Konsak Edu. I jest ona powiązana już z domeną mailprotectionoutlook.com, czyli taką dużą domeną pocztową, która niejako odpowiada za przyjmowanie maili do wszystkich organizacji Office 365 z przedrostkiem oczywiście powiązanych z tą konkretną organizacją. Tak, czyli jeżeli ktoś chce wysłać do nas maila,
to wtedy po prostu jest ten rekord znajdowany i poczta jest dostarczana do naszej skrzynki w Office 365. Można oczywiście użyć argumentu, że na przykład gmina czy dzielnica, jak to jest w przypadku Warszawy, chociaż no Warszawa teraz no, przeżywa dużą zmianę, bo tutaj jest osobny taki projekt dla całego miasta realizowany w zakresie Office 365, ale to pominę to w tej chwili. Natomiast no, można powiedzieć, że gmina na przykład dla dyrekcji, dla sekretariatu, dla jakichś wybranych pracowników założyła skrzynki pocztowe na jakimś swoim serwerze, tak? No tylko, że proszę pamiętać o tym, że taki lokalny serwer, czy nawet zarządzany przez jakiegoś operatora, no często te skrzynki albo są bardzo małe, na przykład 500 mega, 2 giga, co oczywiście do podstawowych celów wymiany pocztowej może wystarczyć, natomiast no jeżeli będziemy na przykład chcieli odbierać od uczniów pracę przygotowane w, na przykład w Wordzie, w PowerPoincie, w Excelu, to może się okazać, że za chwilę ta skrzynka nam się po prostu zapcha, tak, bo od jednej klasy tak 20 dokumentów po 1 mega, no to już no można sobie policzyć, że ilość maili, które doprowadzą do przepełnienia tych 2 gigabajtów, będzie dosyć szybko wyczerpana, a skrzynka pocztowa w ramach tej bezpłatnej subskrypcji Office 365 dla szkół ma 50 giga, tak, czyli no naprawdę już dosyć dużo, do tego możemy jeszcze te dane sobie poprzerzucać na OneDrive, gdzie już mamy 1 tera danych do wykorzystania, więc naprawdę ta ilość wolnego miejsca jest duża. Drugi rekord, CNAME, czyli taki alias, niejako pozwala Outlookowi czy klientowi Outlook na urządzeniu mobilnym automatycznie skonfigurować profil pocztowy właśnie dla naszej domeny, czyli jeżeli wpisujemy w ustawieniach aplikacji adres mailowy, on znajduje poprzez nazwę naszej domeny tą nazwę autoliskową outlook.com, czyli znowuż wie, że ma się łączyć z Office 365 i z tym systemem połączyć naszą skrzynkę. Tak jak na razie wygląda to bardzo prosto. Trzeci rekord, o którym jeszcze tutaj wspomnę, bo też nie wszyscy wiedzą, do czego on służy. Rekord tekstowy typu TXT, który ma taką wartość VSPF1, czyli jest to rekord, który z kolei mówi innym serwerom w internecie, kto może wysyłać pocztę w imieniu naszej domeny. SPF jest takim standardem również bezpieczeństwa, który też właśnie no, definiuje, kto w imieniu danej domeny może wysyłać pocztę, czy to jakiś konkretny pojedynczy serwer, czy grupa serwerów. Tak jak widać tutaj, znowuż dla naszej domeny powinniśmy stworzyć taki rekord TXT zdefiniowany właśnie w postaci V jest tu na SPF1, czyli że taka wersja SPF-a jest obsługiwana przez nasz system i tutaj jest zawarty rekord SPF powiązany z już z Office 365, czyli znowu wszystkie serwery pocztowe, które są przez Microsoft utrzymywane do komunikacji ze światem zewnętrznym dla usługi Office 365, wysyłają pocztę na zewnątrz, również w imieniu naszej domeny mogą taką pocztę wysyłać, czyli znowuż mamy informacje dla innych użytkowników poczty elektronicznej w internecie, że możemy tą pocztę bezpiecznie z nimi wymieniać, także serwer, z którego przyszła nasza poczta, ten serwer miał prawo w naszym imieniu tą pocztę wysłać. Tak, czyli znowuż stosunkowo proste, przyjemne. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, tak, różni dostawcy usługi DNS w internecie troszeczkę inaczej te rekordy zapisują. Natomiast tutaj no, mamy takie podpowiedzi, jak te rekordy powinny wyglądać. Możemy je sobie wyeksportować w postaci pliku CSV. Możemy w takim postaci pliku tekstowego sobie je wyeksportować i wtedy no przeważnie czy administrator serwera na przykład w gminie, który taką domeną dla nas zarządza, czy też
jakiś zespół pomocy technicznej, niektórzy tacy duże podmioty, jak na przykład, nie wiem, Home czy Nazwa, mają właśnie własne zespoły wsparcia serwisowego, które pomogą nam usługę DNS skonfigurować dla naszej domeny. Tak jak widać tutaj akurat moją domenę utrzymuje firma GoDaddy, która też no, ma dosyć prosty ten interfejs i łatwo nim się zarządza. Także w bardzo łatwy sposób możemy sobie ten DNS skonfigurować, bądź też poprosić kogoś, kto to potrafi zrobić lepiej. Możemy również zweryfikować. Warto pamiętać o tym, że dla usług związanych z Office 365 Microsoft, a ty dwaj mili panowie z zespołu pomocy technicznej z lenistwa, kiedyś to było wyłącznie dla systemu poczty Exchange, później zostało to rozwinięte również na dodatkowe komponenty. Tak, i mamy tutaj, ten interfejs jest również dostępny po polsku, więc tym, że akurat w tej chwili są po angielsku, proszę się nie przerażać, ale między innymi właśnie mamy tutaj możliwość zweryfikowania, czy nasz DNS jest skonfigurowany poprawnie w przypadku usługi Office 365. Tak, bądź też alternatywnie jest jeszcze jedna taka usługa MX Toolbox.com. To są usługi bezpłatne, nie wyłudzają naszych danych osobowych. Tak, możemy tutaj sobie sprawdzić. Dowolną domenę pocztową. Tak, na przykład ja sobie sprawdzę swoją. Tak, są tutaj informacje o rekordach powiązanych z otrzymywaniem poczty przez moją domenę. Jak widać, tutaj są jakieś dodatkowe informacje o takich już bardziej zaawansowanych typach rekordów. Możemy również sprawdzić, wspominałem o tym SPF-ie, tak, czyli też możemy sprawdzić dla naszej domeny również informacje właśnie o rekordzie SPF. Też jak widać, domena utrzymywana na Office 365, bo też jest ten SPF Protection Outlook.com zawarty. Gdybyśmy to sprawdzili z kolei, to już byśmy mieli tutaj dużo więcej informacji, bo no, można się domyślać, że dla całego Microsoftu jest tutaj bardzo dużo serwerów, które tą pocztę wysyła na zewnątrz, więc tutaj są całe zakresy pod sieci, bo kilkadziesiąt, nawet kilkaset hostów, które pocztę mogą do internetu wysyłać. Tak, i w ten sposób możemy zweryfikować, czy nasze środowisko Office 365 jest skonfigurowane poprawnie. Jeżeli zrobimy to teraz w czasie wakacji, no znowuż, czy przy okazji jakiejś wymiany informacji z rodzicami. Wiem, że w tej chwili no, większość szkół taką podstawową wymianę informacji z rodzicami cały czas realizuje poprzez systemy właśnie, czy to Librus, czy to Vulkan, jeżeli tylko z takich systemów korzysta, ale no, taką własną domenę pocztową warto jest mieć, powtórzę, no, może jestem tradycjonalistą, zajmuję się Exchange'em ponad 20 lat, ale po prostu no, jest to bardzo dobry system, daje wiele możliwości, bardzo duże skrzynki, integracja z kalendarzem, integracja z kontaktami własnymi użytkownika, więc nam się wszystko bardzo ładnie potem synchronizuje na telefonie, na dowolnym komputerze domowym, na którym sobie tego Outlooka skonfigurujemy, jeżeli tylko oczywiście mamy na niego licencję. Ale są też zgodne z Exchange'em klienty bezpłatne i na Windows, i na Linuxa, i na komputer Mac, więc też możemy z tego skorzystać. Także no, póki co tak chyba wszystko wygląda dobrze. Zweryfikowaliśmy swoją domenę pocztową, tak, zweryfikowaliśmy, czy mamy licencję, więc możemy przejść do bardziej zaawansowanych kwestii konfiguracyjnych.
Jakieś pytania o to, co w tej chwili było, czy... Może zobaczę, co się dzieje. Tak, widzę, że tutaj była dyskusja a propos przekierowywania poczty. Też oczywiście no, można to zrobić, można mieć część skrzynek u jakiegoś operatora, część w Office 365, natomiast no, jest to już troszeczkę bardziej skomplikowane, jeżeli mówimy o konfiguracji. Więc jakby no, troszeczkę większą wiedzą administrator powinien dysponować. Po drugie, no też usługa chmurowa ma jedną zasadniczą... Tu, Konradzie, takie scenariusze omawialiśmy, bo większość szkół, które dołączyły do Office 365, miały swoje skrzynki na takich ogólnodostępnych pocztach, jak Interia, WP i tak dalej. No i było nie, no, pytanie, wiem, co wiem, zrobić też, z takimi też, skrzynkami, no nie? Czy je tam zostawić, czy coś innego z nimi zrobić? Obiecywałem jakiś czas temu Michałowi Grześlakowi, że zrobię jakieś osobne tutaj takie szkolonko dotyczące poczty. Natomiast no, są tutaj wbudowane w Office 365 mechanizmy, które bardzo łatwo potrafią tę pocztę zmigrować. Kilku szkołom też w tym zadaniu pomagałem. Jest to troszeczkę bardziej wtedy efektywne tak naprawdę niż taka koegzystencja, bawienie się z kilkoma skrzynkami. No, oczywiście no, można zarzucić, że no, wszędzie są podane na przykład numer na skrzynkę sekretariatu. Tak. Natomiast no, nie ma rzeczy trwałych na wieczność, więc no, jeżeli tak przechodzimy na nową platformę, no, to też myślę, że informacja o tym, że na przykład jest nowy adres pocztowy, może zostać przekazana do zainteresowanych podmiotów, opublikowana na stronie internetowej, a najprościej oczywiście, jeżeli szkoła ma już swoją domenę hostowaną, czyli utrzymywaną przez innego operatora, no to w tym momencie bardzo dobrym rozwiązaniem jest właśnie taka migracja. Jest na ten temat dużo literatury. W ramach cały czas, nie wiem, czy jeszcze te usługi, które Microsoft chwalił się, że z kilkoma firmami jakieś tam umowy podpisywał, żeby wspomagały przy problemach z administracją Office 365 szkoły, czy nadal te firmy będą pomagały. Myślę, że nawet tutaj na grupie facebookowej też można poprosić o pomoc, wytłumaczenie, jak działa migracja skrzynek i pomoc przy tym, no, tak jak mówię, no ja osobiście też kilka takich migracji robiłem. Emil, z tego co wiem, również nawet w ostatnich dniach takie migracje przeprowadzał, więc tutaj no, są ludzie, którzy chcą pomagać i nawet bez jakichś specjalnie dużych budżetów na ten cel chętni do pomocy, żeby tutaj uporządkować te kwestie się, myślę, że znajdą, więc warto po prostu taką sytuację rozważyć, bo na pewno później w trakcie roku szkolnego, kiedy będzie więcej innych zadań, a niestety nie zmniejszająca się ilość zachorowań może świadczyć o tym, że po wakacjach jednak przynajmniej w jakimś tam terytorialnym zakresie, nie mówię, że w całej Polsce, no ale może być tak, że w niektórych województwach nadal pozostaniemy przy pracy zdalnej i nie będzie tutaj innego wyjścia. A być może będzie dobrze i wszyscy wrócimy do placówek. No to już trudno powiedzieć. Natomiast warto się nad tym na spokojnie teraz zastanowić, przedyskutować z dyrekcją. Też myślę, że tutaj moderatorzy z grupy ofisowej chętnie w takich dyskusjach z dyrekcją pomogą z wytłumaczeniem, jakie są zalety odpowiednich rozwiązań. No dobrze, ale może wróćmy do
tematu podstawowego, jak przygotować się do nowego roku szkolnego. Mamy nasz opis 3.5, mamy utworzone zespoły Teamsowe dla poszczególnych klas i teraz co możemy z tym zrobić, tak? Podejścia mogą być różne. Tutaj przynajmniej ja nie znam złotego środka, natomiast w zależności od tego, w jaki sposób nasze zespoły były zakładane, w jaki sposób różnego rodzaju działania były prowadzone w momencie, kiedy szkoła rozpoczynała zdalne nauczanie, tak? Czasem te klasy, czasem te zespoły klasowe są tworzone w jeden sposób, czasem w inny, czasem były integrowane z Librusem bądź też Wulkanem, czasem były to tworzone zupełnie samodzielnie. I tak naprawdę podejścia, nie mówię, że jedno jest gorsze, drugie jest lepsze, ale tak można wyróżnić dwa. Tak, mamy pewną ilość zespołów tutaj, no to są jakieś tam organizacje testowe, więc tych zespołów klasowych nie jest dużo, ale mamy dwa możliwości. Albo... Zrobiłam już to ćwiczenie, ale mam problem właśnie z usunięciem tylko z pierwszego slajdu tej literki L, bo ona mi się usuwa lepiej. Okej, dobrze, więc tak, pierwszy sposób, o który tutaj... Tam, gdzie w pierwszym slajdzie, to tam... Jest możliwość zmiany nazwy zespołu. Tak, i tutaj, tu akurat jest, tak, jestem w panelu administracyjnym, ale jeżeli przejdę do standardowego interfejsu Teamsowego, czy to będzie przeglądarka, czy to będzie klient desktopowy tak zwany, czyli ten instalowany na komputerze z systemem Windows 10, to możemy jako właściciel zespołu klasowego wejść na przykład na język polski. Wejść we właściwości tego zespołu. Tak, i tu mamy możliwość zmiany, wyedytowania nazwy wyświetlanej. Dlatego też bardzo istotną kwestią, o której tutaj Emil niejednokrotnie wspominał w poradach na grupie facebookowej, jest to, żeby dobrze te nazwy sobie zaplanować, żeby nie były one jakoś bardzo związane właśnie z konkretnym poziomem klasy, tylko właśnie na przykład tutaj, no, akurat w tym przykładzie może nie jest on zbyt dobrze zaplanowany, bo gdybym tutaj wpisał na przykład rocznik ukończenia szkoły przez daną klasę, tak, to byłoby to prostsze. Tutaj tak nie zrobiłem, no i teraz czekają zmiany. Pierwszym sposobem najprostszym jest zmiana nazwy wyświetlanej. Tak, po kliknięciu update możemy oczywiście tu jeszcze sobie zmienić obrazek dla zespołu, który jest pokazywany na liście, to jak zmieni mi się to, tak, i mamy już język polski w klasie drugiej B. Napisałem na ten temat artykuł też na swoim blogu. Znowuż, żeby nie... Też nie wiem, czy jest sens przechodzić przez wszystkie te kroki po kolei, natomiast sama nazwa wyświetlana oczywiście dla uczniów, dla nauczyciela, który dany zespół prowadzi, to już jest dużo, natomiast później wchodzimy w takie
dodatkowe szczegóły, czyli mamy tutaj zespół, mamy pliki powiązane z tym zespołem. Tak, jeżeli przeglądamy je w Teamsach, to oczywiście wszystko jest ok. Natomiast jeżeli przejdziemy do przeglądania zespołu, plików w witrynie SharePointowej, no to oczywiście widzimy tutaj tą starą nazwę zespołu i też stary adres zespołu. Możemy to wszystko zmienić, natomiast jest to, tak jak pisałem na blogu, operacja niestety dosyć mogąca wprowadzić nam ewentualne problemy, bo na przykład katalogi, które są w takim zespole, mogą, no akurat tutaj nie ma żadnych dokumentów, natomiast no, gdyby takie dokumenty były, dobrze byłoby je sobie na przykład pobrać, tak, jako paczkę zip, jeżeli tych dokumentów jest więcej. I po zmianie ustawień witryny SharePointowej, wtedy ponownie na przykład sprawdzić, czy nie zostały one niechcący usunięte i można je wtedy ponownie przywrócić. Tak więc jakby warto się zabezpieczyć w ten sposób. Natomiast w większości przypadków wystarczy nam zmiana nazwy. Dlatego właśnie warto jest używać na przykład klasa B2022, tak, oznaczając datę, kiedy dana klasa kończy edukację w naszej szkole i wtedy modyfikując w prosty sposób nazwę tylko wyświetlaną, łatwo nam jest zapanować nad całością danych. Natomiast oczywiście, jeżeli chcemy, możemy w tym wypadku również zmieniać informacje, które są troszeczkę schowane, ale również dla nas dostępne. Natomiast systemy, które są przez szkoły wykorzystywane, nie tylko w Polsce, bo oczywiście to dzieje się na całym świecie, takie jak Librus czy Vulkan, tak zwane, to się tak ładnie nazywa, SIS, systemy zarządzania oświatą, czy tam zarządzania szkołą, tak, zawierają dane o uczniach, o nauczycielach, stopnie, jakieś tam kwestie, jakieś moduły również kadrowe dla nauczycieli. No, nie jest to istotne. Ważne jest to, że te systemy mogą się z Office'em 365 integrować. Jeszcze dwa lata temu, kiedy jakieś tam wdrożenia w oświacie prowadziłem, no, w Polsce nie do końca to działało. Teraz Vulkan troszeczkę później, ale ta integracja jest już dostępna. Natomiast tak naprawdę nie jest takie ważne, z jakim systemem się integrujemy. W większości przypadków, tak jak na przykład przy okazji Librusa, my tylko eksportujemy z tego systemu dane w formie plików CSV, tak? I w tym momencie najważniejszym elementem, który działa, który jakby tą integrację nam obsługuje, jest tak zwany School Data Sync, czyli system synchronizacji informacji szkolnej. Tak, jeżeli kliknę sobie w ten skrót, tak, jeszcze raz wszystkie centra administracyjne, School Data Sync i wtedy przechodzę do portalu. I mamy tutaj coś takiego jak profil synchronizacji. Ja może tutaj, korzystając z drugiego tenantu, do którego Emil dał mi dostęp, mam nadzieję, że mnie nie skrzywdzi za zmiany, które będę robił, ale oczywiście każda zmiana jest możliwa do odwrócenia. Klikam sobie w School Data Sync, tak, przechodzę do witryny. No, tutaj widać, że ta organizacja jeszcze z takiej synchronizacji nie korzystała. No, osoby, które dobrze znają PowerShell'a, tak naprawdę nie potrzebują korzystania z takich mechanizmów, bo mogą sobie napisać szybko skrypt, który takie informacje będzie nam
importował do Office 365, tworzył automatycznie grupy, zespoły i tak dalej. Natomiast osoby, które nie muszą być tak biegłe w językach skryptowych, mogą właśnie wykorzystać to narzędzie nawet bez zewnętrznego systemu. Co jest nam potrzebne? Tak, tworzymy sobie profil, żeby zacząć synchronizację. Po pierwsze, oczywiście musi mieć taki profil, nazwę. Tak, i proszę zobaczyć, mamy tutaj dwie opcje. Pobieramy pliki CSV, bądź też łączymy się poprzez interfejs API, czyli w sposób programistyczny z konkretnym systemem szkolnym. Z tego, co udało mi się znaleźć w dokumentacji informacje, to Vulkan w tej chwili na swoich stronach udostępnia obie te możliwości, czyli zarówno wyeksportowanie z Vulkana informacji o naszej szkole w postaci plików CSV, bądź też możliwość zintegrowania się poprzez API z usługą School Data Sync. Natomiast dla Librusa znalazłem tylko informację o tej pierwszej opcji, czyli wyeksportowanie danych o szkole poprzez pliki CSV. Być może zostało to zaktualizowane, niestety no, nie mam dostępu administracyjnego do żadnego z tych systemów, bo akurat placówki, z którymi jestem związany jakoś tam mniej lub bardziej, to albo nie korzystają z tego bezpośrednio, albo no, nie wyraziły zgody. Zresztą ja też no, nie chcę mieć dostępu do danych osobowych pracowników i tych innych elementów, także, ale nie jest to istotne. W każdym bądź razie tak wygląda to bardzo prosto. Jest możliwość pobrania plików CSV, jest również możliwość przetworzenia tych danych, czyli z pomocą tego narzędzia zaimportowania ich do naszego Office 365. Także proszę zobaczyć, klikam sobie teraz na start. A co ważne, tutaj jeszcze mamy informacje, a tak naprawdę odnośniki do dokumentacji technicznej produktu. No niestety w języku angielskim nie ma przetłumaczonej wersji, ale być może to się zmieni. Tak jak mówię, do polskich systemów ta integracja dotarła stosunkowo niedawno, więc możliwości są duże, ale jeszcze nie do końca wykorzystane. I co ciekawe, jest tutaj również coś takiego jak View Sample Files, czyli możemy na witrynie GitHub, gdzie są przykłady aplikacji rozwijane przez różne osoby, mniej lub bardziej hobbystyczne. Mamy cały zestaw, po pierwsze skryptów, które dla osób znowuż lubiących PowerShell'a potrafią nam zautomatyzować obsługę tego, ale również mamy to, co bardzo w tym momencie istotne, przykładowe pliki CSV dla mniejszych lub większych organizacji. Tak, jeżeli sobie wejdziemy w tą dokumentację, tak, czyli klikniemy Learn More, to znowuż mamy tutaj informacje, jak to integrować. Tak, mamy jakieś nawet filmiki wideo, jak taka integracja wygląda i krok po kroku, jak to zorganizować. Czyli proszę zauważyć, nie musimy mieć, nasza szkoła nie musi mieć Vulkana czy Librusa. Może być to dowolny, inny, nawet jakoś chałupniczo stworzony system do zarządzania szkołą, czy w ogóle takiego systemu możemy nie posiadać, ale możemy sobie na podstawie dokumentacji i tych przykładowych plików również taki import realizować ręcznie. Tak? Jest tutaj po prostu wymienione, że musi być 6 plików CSV z informacjami o naszych uczniach. Ja sobie właśnie taki przykładowy plik troszeczkę obrobiłem. Proszę zobaczyć, mamy tutaj informacje o szkołach. Ja to sobie jakoś tam
zmodyfikowałem dane placówki, adres, nazwisko dyrektora, numerek, który jest później wykorzystywany do połączenia informacji o poszczególnych zakresach, informacja o uczniach, informacja o nauczycielach, przypisanie nauczycieli do przedmiotów, w jakich latach uczniowie sobie działają. Tak, i to wszystko jest tutaj wypisane. Jakie pola są dostępne, że na przykład tylko kilka wybranych pól jest niezbędnych w takim pliku CSV. Jeżeli pozostałe pola będą niewypełnione, to system nam też zadziała. Tak, klikam na start. I w tym momencie mogę wybrać albo integracja istniejących użytkowników, czyli jeżeli na przykład sam od, nie wiem, sekretarza szkoły, od sekretariatu dostałem na przykład listę CSV z nazwiskami nauczycieli i uczniów, tak, sam sobie stworzyłem plik CSV i zaimportowałem w jakikolwiek sposób, czyli mam już powiedzmy taką wstępną listę danych, mogę w tym momencie zaktualizowane dane z tych plików CSV połączyć z istniejącymi kontami, ale mogę również też wybrać opcję z nowymi użytkownikami. W tym momencie importuję pliki. Tak, on znowuż mi przypomina, jakie pliki muszą być. Niektóre z nich mogą być puste, ale no proszę bardzo, tak, mam te pliki tutaj wskazane. Tak, są pliczki dodane. Gdybym nie dodał ich wszystkich, to mogłem dodawać je pojedynczo również. Upload, czyli wysyłam do chmury te pliki przygotowane przez siebie. Pliki zostały pobrane. Tak, jakie informacje o szkole, czyli jakie kolumny z pliku CSV będziemy wykorzystywać. Już informacje dodatkowe o sekcjach, o jakichś tam grupach. I też, co bardzo ważne, mamy tutaj pole opcja tworzenia zespołów Teamsowych, czyli znowuż na podstawie zaimportowanych danych aplikacja SDS będzie nam tworzyła zespoły Teamsowe. Jeżeli tego nie zaznaczymy, jeżeli tego checkboxa tu nie będzie, to tylko będziemy mieli tworzone w naszym Office 365, a tak naprawdę w usłudze Azure Active Directory grupy typu Office 365, czy też Microsoft 365 w tej chwili. Możemy usunąć niewspierane znaki specjalne, jeżeli na przykład no, nie wybraliśmy odpowiedniej wersji językowej przy tworzeniu pliku CSV i polskie znaki nam się jakoś tutaj rozjechały, więc to też możemy na wszelki wypadek sobie zaznaczyć. I też bardzo ważna rzecz, do kiedy ma ta synchronizacja następować. Przeważnie dobrze jest, żeby była do końca wakacji. No, pytanie dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta, bo o ile uczniowie kończą naukę, tak jak wspomniałem, w czerwcu, no, czy tutaj no, w tym roku tak troszeczkę to różnie bywało, ale też są ruchy kadrowe wśród nauczycieli, więc nauczyciele też kończą współpracę ze szkołą. Niektórzy mogą na przykład odchodzić ze szkoły, więc żeby im na przykład, jeżeli też są na jakichś dyżurach wakacyjnych przypisani, to żeby też mogli nadal korzystać z Office 365 w czasie tego dyżuru. Oczywiście tutaj automatycznie te konta nie zostaną zablokowane. To tylko mówi o tym, że dane, które zaimportowaliśmy do usługi SDS, będą się synchronizowały z naszym Office 365 do
wskazanego tutaj terminu, tak? I w tym momencie przechodzę dalej. Tutaj mogę zarówno dla uczniów, no, nauczycieli też znowuż wybrać, jakie są pola synchronizowane. Jeżeli mamy kilka domen przypisanych, to też mogę wybrać, jaka domena będzie domyślna, czy przypisać licencję dla nauczycieli od razu. Myślę, że Emil się na mnie nie pogniewa, jeżeli od razu przypiszę licencję. Tam chyba dwóch nauczycieli tylko dodałem, więc nie będzie to jakaś duża strata. Podobnie dla uczniów. Tutaj też mogę przy tym momencie przypisać licencję dla uczniów. Uczniów jest trochę dużo, ale też myślę, że to ogarniemy. Next. Tu mamy taki przegląd tego, co żeśmy wybrali do skonfigurowania i tworzymy sobie profil. Ten profil się będzie tworzył kilka minut, on po prostu sobie teraz te dane będzie importował i bardzo podobnie wygląda to, tak, tutaj w tym momencie jest informacja, że jest w tej chwili dane są przetwarzane, że ta synchronizacja następuje. I podobnie bardzo to wyglądało w przypadku integracji czy z Librusem, czy z Vulkanem. Tak, i za chwilę też powinni nam się tutaj pojawić nowi użytkownicy Office 365. Coś się rozjechało. Dużo uczniów, ale za chwilę powinni się jeszcze dodatkowych 25 uczniów pojawić i dwóch dodatkowych nauczycieli. Też możemy sobie. Odfiltrować tylko na przykład nauczycieli. Dobrze i. Podstawowe pytanie, tak sobie tutaj. Nasz School Data Sync się synchronizuje i co w tym momencie można zrobić, kiedy ten okres przydatności do spożycia, że tak się wyrażę, minie, tak? Czyli kiedy zgodnie ze znaczoną przez nas datą skończył się rok szkolny i pora przygotować się do nowego. Możemy w tym momencie zrobić jedną podstawową rzecz. Tutaj powinna być opcja zsynchronizowanych danych, opcja wyczyszczenia, czyli tak naprawdę on nam nie skasuje tych danych, tylko tak naprawdę zarchiwizuje zespoły. Co oznacza archiwizacja zespołu? Ja może przejdę znowu do tego drugiego tenanta, gdzie mam już też kilka ćwiczeń, że tak się wyrażę, wykonałem w tym zakresie. Tak, mamy tutaj informację, że dany zespół jest zarchiwizowany. Te dane nadal są dla nas dostępne, chociaż w takim trybie do odczytu z punktu widzenia administratora. Natomiast z punktu widzenia nauczyciela tak naprawdę, tak widać, zarchiwizowane matematyka 1b. W interfejsie Teamsowym matematyki 1b nie ma. Jeżeli, żeby nie być gołosłownym, powiedzmy teraz sobie zarchiwizuję matematykę 1l. Oczywiście mogę zaznaczyć tutaj kilka zespołów,
opcja archiwizuj. On się teraz mnie tutaj powiadamia, że informacje o danym zespole zostaną zablokowane. Właściciele mogą modyfikować członkostwa, tak? Można, jeżeli uznamy, że jednak do czegoś ten zespół nam się szczepszy, możemy anulować archiwizację i możemy również przestawić witrynę programu SharePoint, czyli tam, gdzie są wspólne dokumenty zespołu przechowywane. Możemy ustawić jako tylko do odczytu. I klikam archiwizuj, tak? W kliencie przeglądarkowym, o, już od razu tak widać, że zespół Teamsowy dla matematyki 1L zniknął. W kliencie desktopowym, no może to trwać nawet do kilku dni. Wynika to z tego, że klient desktopowy ma też troszeczkę takiego lokalnego cache'a, no to troszeczkę te informacje są przechowywane dłużej, informacje serwera są synchronizowane, tutaj no, czasami ta synchronizacja działa lepiej, czasem troszeczkę gorzej, no generalnie należy o tym pamiętać, że nie jest to zawsze taki mechanizm natychmiastowy, ale w tym momencie już dla nowego roku szkolnego możemy importować nową klasę z Librusa czy z Vulkana, tak, i materiały, które na przykład przygotowaliśmy w ramach notesów klasowych, będą dla nas dostępne, więc możemy je sobie nadal z punktu widzenia klienta desktopowego kopiować. Tak, przypomnę, że klientem desktopowym, który obsługuje takie notesy, jest oczywiście OneNote dla Windowsa 10. OneNote 2016 na przykład dostępny w ramach pakietu biurowego, czy 2013, nie widzi notesów klasowych, natomiast ten OneNote jest bezpłatny. Można go sobie zainstalować ze sklepiku. I no, może przepraszam, że może czasem mówię truizmy, natomiast no też zdarzało mi się w ostatnich czasach też różnych nauczycieli uczyć i też no, nie każdy orientuje się w różnicach między wersjami aplikacji, więc czasem warto o tym wspomnieć. Tak, więc tutaj widzimy, mam pootwierane nawet te już formalnie zamknięte, natomiast jakby dla właściciela notesu, dla właściciela zespołu ten dokument jest nadal dostępny, więc mogę na przykład sobie jakieś tam informacje, zakładki, które mieliśmy do nowego notesu skopiować, więc w tym momencie po prostu robię move copy, tak, i w tym momencie wybieram sobie, no, nawet jeżeli nie mam, no to oczywiście mogę się cofnąć. Więcej notesów. Notes sobie. Oczywiście, zgodnie z prawami Murphy'ego. Dobrze, już nie będę w tej chwili dodawał nowych zasobów, natomiast całą zakładkę, czy pojedynczy dokument, czy właśnie, czy całą grupę dokumentów mogę sobie przenieść do innego notesu. Już niech to będzie geografia. Skopiować, przenieść, co wolimy. Geografię akurat mam otwarte
O. Tak, proszę zobaczyć, czy ta zakładka się tutaj pojawiła, więc jakby treści, które zostały zarchiwizowane, nie są tracone. Mamy do nich nadal jako nauczyciel, jako właściciel tego zespołu dostęp. Co najwyżej musimy w sobie taki notes otworzyć w OneNote dla Windows 10. I tyle. Tych zespołów można zarchiwizować wiele. Tutaj ostatnio taki też znany specjalista od Office 365, Don Redmond, opublikował skrypt i artykuł na temat, jak właśnie niektóre uczelnie tego typu zmiany robią, gdzie na przykład była potrzeba zarchiwizowania na koniec roku akademickiego 600 zespołów w większych placówkach edukacyjnych i skrypt, który po pierwsze w ogóle zmienia właściciela, tylko żeby tylko osoba jakby odpowiedzialna za dane archiwalne, żeby miała dostęp do takiego zarchiwizowanego zespołu, a jednocześnie też, żeby te wszystkie pozostałe warunki zostały spełnione, czyli usunięcie uczniowie usunięci, też pozostali nauczyciele i wtedy po prostu jest tak to robione z poziomu skryptem PowerShellem, ale mówię, nie chcę teraz straszyć PowerShellem. Warto wiedzieć, że taka możliwość również istnieje. Konradzie? Tak? Ostatnio się chwaliłeś, że doktoryzowałeś się przed webinarium z tego SDS-a. Czy mógłbyś wejść na czat i odpowiedzieć na ostatnie pytanie Agaty K? To z 6.05. Bardzo dobre pytanie. Uruchomienie oczyszczenia tak naprawdę powinno już wchodzę. Niestety no, przyznam się szczerze, że też u Emila dopiero się synchronizuje, czy być może już się skończyło synchronizować na swoim tenancie. Też mamy ten profil. Tak, tutaj akurat nawet z błędami nie wszyscy uczniowie mi się zsynchronizowali. Więc opcje związane z archiwizacją, czyszczeniem nie są dostępne. Tak naprawdę czyszczenie, z tego co przynajmniej twierdzi dokumentacja, ma powodować właśnie zarchiwizowanie wszystkich zespołów Teamsowych i tak naprawdę no, przygotowanie tak do kolejnej jako tury w nowym roku szkolnym importu danych, tak? Czyli rok szkolny się skończył, my dla kolejnego roku szkolnego importujemy kolejne pliki CSV, przynajmniej jeśli mówimy o tej synchronizacji poprzez pliki CSV, a nie poprzez interfejs API. No, tak jak mówię, jeśli chodzi o interfejs API, no niestety biorąc pod uwagę, że no jest u nas w Polsce z tego, co udało mi się znaleźć informację, jeden produkt dostępny i to też od bardzo niedawna, a nie mam tam żadnych tajnych wejść. Mam nadzieję, że na koniec sierpnia może tutaj Microsoft jakieś informacje zdąży dostarczyć, żebyśmy to uzupełnili na... Tak, dokładnie. Opcja cleanupu pojawiła się w aktualizacji SDS-a bodajże sprzed 2 miesięcy czy 1,5 miesiąca, więc też ilość tych informacji jeszcze także tak jak tu kolega usłusznie podpowiedział na konwersacji, zostały te archiwizuje zespoły Teamsowe i usuwa z nich studentów, tak żeby po prostu były one dostępne dla
administratora, czy ewentualnie właśnie jakichś zadań związanych z odzyskaniem części danych, które były w tych zespołach realizowane. Natomiast tak naprawdę SDS jest w tym momencie gotowy do ponownego importu danych na nowy rok szkolny. Ale alternatywą jest metoda, którą tutaj Emil preferuje, czyli tak jak wspomniałem, utworzenie zespołów, gdzie na przykład mamy numerek klasy czy profil i rocznik zakończenia szkoły. Display name możemy dostosować, żeby nam się nie myliło, czy jest to klasa pierwsza, druga, czy trzecia, dajmy na to w przypadku liceum, tak? A w tym momencie tak naprawdę przez wszystkie 3 lata działamy z jednym zespołem. Inna kwestia oczywiście, czy dla nas będzie to wtedy wygodne, czy uczniowie będą mieli w ramach zespołu jakieś prace, materiały z poprzedniego roku szkolnego. No. Trudno mi jeszcze na ten temat jasno się wypowiedzieć. Co więcej można powiedzieć? Jeszcze jakieś może ciekawe pytania, mniej lub bardziej podchwytliwe. Na pewno warto rozważyć, nawet jeżeli mamy, nie integrujemy Librusa, nie integrujemy Vulkana czy innego systemu szkolnego z Office'em 365 poprzez SDS-a, tylko robiliśmy to właśnie samemu czy przy czyjejś pomocy z wykorzystaniem plików CSV i na przykład jakichś udostępnionych przez Microsoft czy przez kolegów tutaj z grupy na przykład Microsoft 365 skryptów, to w tym momencie no, można się zastanowić, czy taki mechanizm integracyjny będzie nam przydatny, czy znowuż zależy to od ilości zespołów klasowych, od ilości pracy, no bo też przygotowanie plików CSV samemu wymaga pracy. Jeżeli co roku mielibyśmy to robić od nowa, czyli właśnie wygaśnięcie zespołów z poziomu SDS-a, ponowny import dla nowego roku szkolnego, tak wtedy dla nowych uczniów no, trzeba byłoby się zastanowić, tak, czy ponownie pobierać wszystkie dane, tak, czy ta, bo tam są jakby w profilu SDS-owym są dwie opcje, albo importujemy nowe dane, albo aktualizujemy dane już istniejące, czyli możemy dla istniejących uczniów dane zaktualizować, ale wtedy nam na przykład nowych uczniów, dla których kont nie założyliśmy w Office 365 sami, nie zsynchronizuje, więc no jeszcze nie do końca jest to takie oczywiste. To pytanie o klasy ósme. Tak, no, tak naprawdę no, powinniśmy wszystkie te zespoły klas ósmych zarchiwizować, utworzyć na nowo. Jeżeli tutaj kolejna pani się pyta, także jeżeli są stworzone zespoły zgodnie z tym, co Emil sugerował, czyli rocznik na przykład rozpoczęcia czy zakończenia szkoły, to można spokojnie z tym zespołami dalej pracować. Tak jak mówię, no to już jakby jest kwestia też trochę zależna od nauczyciela, czy będzie dla niego wygodne, że materiały edukacyjne z poprzednich lat nauki są dostępne w ramach przedmiotu, czy też nie. Jeżeli uczeń skończył klasę ósmą, no to jego konto powinno zostać usunięte, tak? No bo wtedy już no raczej
dłużej nie będzie się uczył, no chyba że powtarza ósmą klasę. Natomiast w przypadku jakby kolejnych roczników przejścia pomiędzy niższymi klasami, no jak najbardziej takiego konta nie należy kasować, bo za każdym razem będzie to zmiana identyfikatora od zera. Tak, bo tutaj oprócz tego, że oczywiście każdy ma tam nazwę, tak, znowuż pamiętajmy o RODO, czyli że ten nazwa logowania nie powinna zawierać imienia i nazwiska ucznia, tylko jakiś inny ciąg, trudniejszy do przypisania do konkretnej osoby. Usunięcie konta tak powoduje usunięcie ucznia z zespołu. Kiedy zrobić pierwszy import? Również bardzo dobre pytanie. Jeżeli szkoła, no przeważnie szkoły mają rozkład zajęć gotowy 1, a niektóre nawet i 15 września, czyli znowuż przypisanie nauczycieli do poszczególnych klas. Wiadomo, czasami ktoś w wakacje zachorował. Zresztą nawet w trakcie roku szkolnego zdarzają się dłuższe choroby i też zmienia to organizację zajęć. Natomiast zasadniczo, no, jeżeli 1 września, no raczej już nie powinniśmy oczekiwać ani pojawienia się nowych uczniów, ani pojawienia się nowych nauczycieli, więc no myślę, że 1 września jest takim dobrym dniem do organizacji nowego roku szkolnego, czy też no, pierwsze dni września, bo to tak wiadomo, że czasem w tym roku akurat tak, 1 września wypada we wtorek, tak, czyli jeszcze mamy kilka dni, no jeżeli wypada w piątek, no to wtedy mamy jeszcze cały weekend, natomiast myślę, że 1-2 września są takimi dniami, kiedy można już te importy robić, zweryfikować zespoły klasowe. No i jak najbardziej wtedy do końca roku, do końca sierpnia taką synchronizację utrzymywać. Mam nadzieję, że zarówno Librus, jak i Vulkan też uzupełnią dokumentację i przedstawią swoje własne zalecenia na temat tego, jak postępować na zakończenie roku szkolnego. No tak jak mówię, no nie udało nam się do tych źródeł dotrzeć. Mogę tylko powiedzieć, co pokazuje sama dokumentacja DSDS, a co można jakby wysnuć, jakie wnioski można wysnuć na podstawie tego, co on daje bezpośrednio jako narzędzie synchronizacyjne. Bardzo dobre pytanie. Jeżeli szkoła zrobi import po 1 września, no jeżeli szkoła nie miała wcześniej w ogóle Office 365, no to faktycznie nie da się tego zrobić. Natomiast jeżeli szkoła teraz w czasie wakacji założyła Office 365 i przygotowuje się do roku szkolnego, zawsze można stworzyć przynajmniej uproszczoną strukturę na potrzeby szkolenia zespołów konta uczniów. Nawet właśnie tak jak pokazywałem, tak, wybrać sobie takie przykładowe pliki. Przypomnę, że tutaj po wejściu w aplikację SDS, jeżeli tworzymy profile, możemy utworzyć do 3 profili dla szkoły, więc możemy sobie stworzyć taki profil, można powiedzieć, że testowy, właśnie z takimi przykładowymi plikami. Tutaj tak
One są udostępnione zupełnie otwarcie, z zupełnie przykładowymi danymi oczywiście, natomiast możemy tutaj sobie zmienić te dane na jakieś własne. Tak, możemy cały ten pakiet plików pobrać sobie jako paczkę zip. Jeżeli ktoś nie korzystał z GitHuba, to tak będzie najprościej i wtedy mamy te po rozpakowaniu, mamy analogiczną strukturę folderów i właśnie te 6 potrzebnych nam do takiego szkolenia plików CSV. Też możemy wtedy ustawić datę zakończenia, wygaśnięcia profilu na 31 sierpnia i jak najbardziej takie środowisko można w tym momencie wykorzystać do szkoleń dla nauczycieli jeszcze teraz w trakcie wakacji. Tak, no jest bardzo, bardzo dużo materiałów online'owych. Tutaj dobrą robotę Mariusz Kędziela zrobił z Microsoftu, tworząc bardzo fajny cykl szkoleń, jak korzystać z zespołów Teamsowych, z notesów klasowych, z innych komponentów. Oczywiście są również innych osób tutaj, tak, no, ktoś podpowiada o materiałach przygotowanych przez pana Belfra. No, generalnie jest ich mnóstwo, tych materiałów. My też staramy się tutaj w ramach grupy facebookowej, w ramach różnych dyskusji pomagać, jak tylko się da. No tutaj znowuż ciekawa informacja a propos identyfikatorów. No tak jak mówię, no identyfikatory, adresy mailowe nie powinny zawierać danych osobowych, bo no, jest to ścigane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, więc oczywiście nauczyciel jest osobą publiczną, więc jakby jak najbardziej niestety czy niestety no, taki adres mailowy powiązany z danymi osobowymi powinien mieć, natomiast uczniowie jak najbardziej powinny mieć te aliasy. Dużo bardziej nietypowe, żeby nie dało się tak wprost tego powiązać. Oczywiście nazwa wyświetlana, widoczna w wewnętrznych, czy to w Outlooku, czy w Teamsach, może być już bardziej spersonalizowana, bo nie są to dane widoczne na zewnątrz szkoły. Jeżeli znowuż możemy i nawet oczywiście w uzgodnieniu z dyrekcją szkoły dobrze byłoby też zastanowić się, czy powinniśmy ograniczyć uczniom możliwość odbierania i wysyłania maili na zewnątrz. Na pierwszym szkoleniu Emil pokazywał, jak to w bardzo prosty sposób zrobić. Tak, tworzymy po prostu grupę dystrybucyjną w panelu exchange'owym. Jak ja może to pokażę. Od razu też tak gwoli przyszło. Jest to stosunkowo prosta operacja. Wchodzimy w narzędzie administracyjne Exchange'a. Tu mamy coś takiego jak przepływ poczty e-mail i mamy reguły transportowe, które pozwalają nam tak, możemy ograniczyć wiadomości według nadawcy lub adresata. Możemy utworzyć taką pustą regułę, gdzie też jeżeli adresatem jest ktoś z naszej, tutaj najlepiej w tym momencie stworzyć po prostu listę adresową zawierającą naszych uczniów wszystkich i wtedy po prostu tak, jeżeli adresat jest z naszej szkoły, nadawca jest spoza szkoły. W tym momencie możemy zablokować dostarczanie wiadomości. Podobnie możemy również dla tej samej grupy
Tak, tutaj mamy coś takiego jak grupy, mamy tworzenie listy dystrybucyjnej. I tutaj też możemy stworzyć listę dystrybucyjną, właśnie wszyscy uczniowie zawierające wszystkich uczniów. Już mówię, nie będę teraz tego robił, żeby nie przedłużać, bo już prawie zrobiło się w pół do siódmej. Tak? Czy masz jakieś wiadomości testowe w swojej skrzynce pocztowej tutaj? Obawiam się, że nie. Chyba, że ty coś masz, bo pamiętam, że pokazywałeś to na tym tenancie swoim, więc... No, tylko tam chyba nie będzie. Dobra, to ja ci wyślę wiadomość, Konrad. Dobra, to ci wysłałem wiadomość na tą skrzynkę twoją. Tu odpowiadając na te pytania, które tam się pojawiały. Jak widzicie, tu jest od Emil Wasilewski, tak, wiadomość. Nieistotne jest, jaki adres pod spodem mam. Nauczyciel domyślnie widzi nazwę wyświetlaną, czy też z angielskiego display name, no nie? Dopiero jak Konrad kliknie na mnie, to się pokaże pod spodem adres. I nawet jeszcze nie, dopiero tutaj, tak, jest adres mailowy, więc adres mailowy i identyfikator ucznia, czy też user principal name, to się nazywa jako atrybut prawidłowy, może być dowolny, tak? Ale wpisując, teraz Konrad weź, napisz nową wiadomość do mnie. Jak jeśli Konrad zacznie wpisywać mnie z imienia, czy też nazwiska, od razu skrzynka mu książka mu podpowiada, tak? I nadal nie jest istotne, jaki jest mail pod spodem. To chodzi o to, żeby właśnie z zewnątrz ludzie nie próbowali zgadnąć, jakie wasi uczniowie mają maile, żeby nie wysyłali im wiadomości, tak? Bo gdzieś może w szkole na ścianie, czy też w gablocie jest lista uczniów, na przykład jakiejś klasy, bo jest to lista wewnątrz szkoły, ale ktoś niepożądany sobie wejdzie, zobaczy, tak? I będzie próbował na podstawie imienia i nazwiska wysyłać wiadomości, no nie? Więc dlatego uczniom ustawiamy identyfikatory, które nie są powiązane z ich imieniem i nazwiskiem. Tak? I wtedy jesteśmy spokojni. Dodatkowo też to, co Konrad mówił i to, co ja pokazywałem na poprzednim webinarium, warto wiadomości przychodzące do uczniów zablokować po prostu, tak? Że już nie dostanie z zewnątrz. Jeżeli to jestem na tym temacie, to nawet chyba powinno to być, jeżeli nie usunąłeś tej reguły, bo... No to ja po ostatnim webinarium zalogowałem się dopiero przedwczoraj do tego tenanta. No to tym bardziej coś powinno być. O, proszę bardzo. Blokada do uczniów. Tak. Nadawca jest członkiem właśnie listy dystrybucyjnej uczniowie, czyli tak grupa, To akurat jest błąd, no nie, bo to bo, znaczy tak, bo tu jest powinna być blokada od uczniów, tak, no bo tu jest, jeżeli nadawca tak. jest... Ewentualnie jak zmienisz sender na recipient, to wtedy będzie, tak? Tak, jeżeli recipient jest sender to jedno tak, poniżej. Teraz będzie. Tak. Tak, uczniowie. Tak. I wtedy taka reguła wtedy działa w taki sposób, że jeśli wiadomość przychodzi z zewnątrz naszej organizacji, tu jeszcze trzeba byłoby dodać dodatkowo, tak, że jeszcze, że nadawca jest spoza organizacji, tak? I odbiorca jest członkiem grupy uczniowie, no to zablokuj. O właśnie, tutaj jest jeszcze kolejne, czyli the sender. O właśnie. Is tak, external będzie. Outside organization. Dokładnie. Czyli jeśli będziemy mieli po polsku, tak, to ten. Nadawca spoza organizacji, odbiorca jest w grupie uczniów, to w tym momencie oczywiście tutaj... Można to wyłączyć, nie trzeba to zrobić. Albo bez tego, bez ten, tak? Karol, odpowiadając na twoje pytanie, tam w tej instrukcji był drobny błąd, właśnie odwrotnie było napisane, tak? Nie w tą stronę było zrobiona reguła.
Tak, już teraz będzie cała reguła, można powiedzieć, całkowicie zmodyfikowana. Tak, że widzicie Państwo, że tworzenie takich reguł transportowych w Exchange'u też jest bardzo proste, bo one są bardzo intuicyjne i tutaj możliwości podpowiedzi jest dużo. Tak, o, i tak naprawdę no, dosłownie w 3 minutki zmodyfikowałem regułę z zablokowania wysyłania maili przez uczniów na zewnątrz na regułę, która blokuje wysyłanie maili z zewnątrz do uczniów. Tak, można też, tam jest coś takiego jak moderator, czyli też jeżeli na przykład do jakiejś konkretnej grupy, nie wiem, na przykład też dyrektor może sobie nie życzyć dostawać maili od uczniów, no to też można na przykład stworzyć regułę, która będzie tutaj pani sekretarka, czy pan sekretarz, jeżeli jest w szkole, to może na przykład maile do dyrekcji weryfikować przed dostarczeniem. No, możliwości jest mnóstwo, więc to jest kwestia tak naprawdę już do uzgodnienia w zależności od specyficznych potrzeb danej placówki. No dobrze. Żeby tutaj nie przesycić wiedzą głów i zostawić trochę na następne spotkanie. No okej, dziękujemy Konradzie.